Witajcie po długiej przerwie. W związku z sytuacją, jaką mamy teraz na rynku, pracę u nas również zwolniły. W tej chwili skończyliśmy pomieszczenie garażu. Chciałbym wam pokazać, jak to wygląda. Przygotowane jest wszystko do wylewek. Sufity tutaj zostają na gotowo, czyli betony tak jak są w tej chwili już zostają. Tak więc oświetlenie można już uruchomić. Za chwilę dojdzie wylewka i tak naprawdę ta część budynku będzie nadawała się do tynkowania, bo ściany zostaną otynkowane. Natomiast cała reszta będzie już gotowa i z tego pomieszczenia będzie można zacząć korzystać. Ok, w całości mamy ogrzewanie podłogowe. Podzielone jest na 6 stref. Tylko na potrzeby garażu będzie osobna strefa ogrzewania podłogowego. Zasilana z pompy ciepła, niski parametr. Sterowanie będzie odbywało się za pomocą pompy obiegowej, czyli nie ma potrzeby zakładania siłowników w rozdzielaczu od ogrzewania garażu, tylko po prostu pompa obiegowa w kotłowni będzie uruchamiana wtedy, kiedy będzie potrzeba ogrzewania garażu. Standardowo w garażu powinno być około 12 stopni. Będzie znajdował się termostat w jednym z sensorów od włączników. Będzie znajdował się czujnik temperatury. I w momencie, kiedy temperatura zacznie nam spadać poniżej 12 stopni, nastąpi uruchomienie pompy obiegowej i uruchomienie instalacji ogrzewania podłogowego właśnie w garażu. Na środku mamy miejsce na odpływ liniowy. Na ten element cały czas czekamy, będziemy mogli go wtedy ułożyć. Natomiast tu mamy ciekawostkę, te wolne miejsca, które są w tej chwili w warstwie styropianu, to są stopy pod platformy do samochodów, czyli tutaj będą podwójne stanowiska. W tej chwili te wolne miejsca zostaną zalane betonem, a później po całości zostanie rozprowadzona docelowa wylewka betonowa. Tak więc te wolne miejsca w tej chwili zostaną zabetonowane, tak żeby przenieść obciążenie bezpośrednio na płytę. Natomiast później docelowo zostanie wypełnione to wszystko wylewką betonową i zostanie przygotowane pod żywicę, tak żeby to naprawdę fajnie całość wyglądała. Zasilenie elektryczne do każdej z wind. Tutaj będą skrzynki, herbetki natynkowe. Także każdy z tych miejsc będzie miało i gniazda siłowe, i gniazda jednofazowe na osobnych bezpiecznikach. Zawsze może się przydać coś więcej niż tylko przyłącze do podnośnika samochodu. Tam mamy jeszcze jedno miejsce na jeszcze jedną platformę. Tak wygląda garaż. Tu mamy rozdzielnię elektryczną tylko na potrzeby właśnie części technicznej, czyli garażu i drugiego pomieszczenia, które jest obok i kotłowni. Tu znajduje się rozdzielacz, który będzie zasilał podlewanie na tarasie, czyli na garażu będzie znajdował się taras z odwróconym dachem, czyli będzie tam normalnie roślinność. I tu właśnie znajduje się rozdzielacz, który będzie nam obsługiwał cały system podlewania tylko na tarasie. Natomiast tu znajduje się tradycyjny rozdzielacz ogrzewania podłogowego. W tej chwili jest próba szczelności ustawiana. Niebawem będziemy wszystko zalewać. Tu mamy podejście odkurzacza centralnego. Ta gruba rura to jest rura od wyrzutu. Tam znajduje się drugi koniec. Jest to 110, żeby zmniejszyć opory przepływu. Bo tak jak wcześniej mówiłem, na tym budynku będzie instalacja w systemie Retroflex, czyli jednostka będzie mocniejsza niż standardowa. A poza tym instalacja jest i tak wystarczająco duża,
lepiej dać większy przewód wyrzutowy, tak żeby nie było problemu później z oporami przepływu i by odkurzacz działał sprawnie i przede wszystkim, żeby wąż tam się odpowiednio chował w ścianie. Tak to wygląda na chwilę obecną. Na pozostałej części budynku prace cały czas trwają. Trochę w okrojonym składzie, tak więc pewnie będziemy mieli małe opóźnienie. Ale jak tylko coś ciekawego się pojawi, będę dawał znać, nakręcę jakiś nowy film. A tymczasem do zobaczenia na budynku.